A jak zostawicie pod tym filmem 10 łapek w górę, to jadę do Energyland i testuję rollercoaster ekipy. Tak. Tak właśnie powiedziałem kiedyś. No i dajcie mi jeszcze trochę czasu. Ja jeszcze ten rollercoaster ekipy ocenię i wrzucę na kanał. A teraz mamy, proszę Państwa, coś, co dopiero dzisiaj dotarło do mnie, że coś takiego istnieje. Napój ekipy. I o takich smakach, jakie są lody. No i trochę się tego nazbierało, odkąd przestałem nagrywać tą serię, która zmienia nazwę z arcyvlog na oceniamy rzeczy ekipy. No bo bardziej pasuje, nie? Jest wprost, oceniamy ekipy rzeczy, no i oceniamy. Patrzcie, ile się tego nazbierało. W następnym odcinku będziemy sobie oceniać jeszcze zeszyty ekipy i będziemy jeszcze oceniać koszulkę ekipy. A ta koszulka mi się gdzieś zagubiła i nie chcę jej teraz szukać. W następnym odcinku sobie już ocenimy. No i teraz napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie, czy najpierw oceniamy zeszyty, czy najpierw oceniamy koszulkę. No a teraz zajmijmy się tym napojem. Ocenię tylko jeden. Jak oceniałem lody, też oceniłem jednego. W ogóle to ten już jest wypity. Ja go nie wypiłem, tylko ktoś inny. Ale tak chciałem wam pokazać. Ja teraz będę pierwszy raz pił. Jestem ciekaw, czy będzie smakował tak jak lody, czy nie. Nie będę ukrywał, że zależy mi na tym, żeby szybko to nagrać, więc... Wasze zdrowie. Smakuje jak cytryna. Do czego mogę to porównać? Do takiego zwykłego napoju cytrynowego. Czekaj, jak ja tam oceniałem? Dobra, już wam wszystko mówię. Jeśli chodzi o właśnie takie... o kurcze. Takie spożywcze rzeczy ekipy, to oceniam tak. Opakowanie, produkt i smak, tak jak z lodami ekipy. Opakowanie, jak oceniam? Jest bardzo ładne, na pewno bardzo drogie. Oceniam je 10 na 10, tak jak było z lodami. Produkt w środku, jakiej jakości? Dobrej, dobrze. Dobrze, taki... No tutaj jeszcze można poczytać etykietę. Ale nie będziemy się zajmować głupotami. I smak. Jaki produkt. Produkt oceniam 5 na 10, taki średni. A smak też 5 na 10, bo to smakuje jak nic. Czyli tak średnio. No normalnie myślę, że możecie sobie wyobrazić taki smak. No i całkowita ocena to będzie 20 na 30. No, czyli produkt ekipy. No mogę polecić, ale w sumie nie wiem, nie pamiętam jaka cena. Już byście sami musieli sobie sprawdzić, ja tu nie jestem od takiego sprawdzenia. No i żegnam. No, to napisz w komentarzu, czy oceniamy zeszyty, czy oceniamy koszulkę. Pytę, pytę.